jestem Kuba i zapraszam Was na wycieczkę do Holandii. Zwiedzimy dziś Park Narodowy Zalandze. Zapraszam na przygodę. Park powstał w 2004 roku. Wcześniej był tu rezerwat. Jego powierzchnia to 35 km kwadratowych. My idziemy szlakiem niebieskim, który zaczyna się w centrum turystycznym i ma 4 km. Park znajduje się na morenie, czyli na takich pagórkach, które powstały z piasku przyniesionego tu przez lodowiec 150 tysięcy lat temu. Później wyrosły tu lasy. Znalazłam pysznego podgrzybka, bo wcześniej był muchomor. A co my tutaj mamy? Pyszne maślaczki. W tych lasach rośnie dużo grzybów, ale tutaj mamy duży rachitas, borowy ksieniak. A tu pod próchniającym pniem mrówki zrobiły mrowisko. Ta z granatowymi owocami to jest borówka czarna. A ta z czerwonymi owocami to jest borówka brusznica. Wyszliśmy z równie pięknego lasu na piękne wrzosowiska. Od średniowiecza obszar ten był wykorzystywany do wypasu owiec i kóz. Górną warstwę gleby usunięto i wykorzystywano jako nawóz na pola uprawne. Kiedy zdjęto glebę, odsłoniły się piaski, które były niżej. Wtedy obszar ten stał się wrzosowiskiem. To raj dla zapylaczy. Znajduje się tu także ostatnia holenderska populacja cietrzewia. A ostatnio od czasu do czasu na gościnnych występach pojawia się tu wilk. Zobaczcie, jak tu pięknie! Aby zapewnić spokój zwierzętom, niektóre części parku są zamknięte dla zwiedzających, a droga przez park jest zamknięta w nocy. Jednym z problemów w parku jest utrzymanie wrzosowisk, tak by nie zarosły drzewami i trawami. Dlatego wypasa się na nich owce i krowy. Jest rejk rasnoludkowy. Patrzcie, młyn. Jeli. Chatka. Jakby może nie chata, ale z doła, gdzie są czoje krzyżki. A tutaj jest krasnoludkowa kopalnia.
krasnoludek z wiaderkiem i krasnoludek szef z fajką z buzi. I wielki dom krasnoludka w drzewie. Tutaj jest domek krasnoludka w drzewie. Nikogo nie ma w domu, bo krasnoludek idzie z kopalni do domu. A teraz niespodzianka. W tym kawniku mieszka krasnoludek. Jeden śpi w łóżku, a drugi coś katuje. A tam na górze kładka. Kolejny domek krasnoludka. I taki ma widok przez okno. I tak wygląda w ogóle środek. Ale niespodzianka. Nie wiedziałam, że w tym lesie mieszkają krasnoludki. Zapamiętaj, gdy do Holandii przyjedziecie, krasnoludki spotkać możecie. Mam nadzieję, że podobała Wam się przygoda. Pa, pa, do zobaczenia.